Witamy na prezentacji dodawania na poziomie podstawowym. Wiem już, co sobie teraz myślicie. Sal, dodawanie nie jest wcale dla mnie takie podstawowe. No cóż, przepraszam. Mam nadzieję, że pod koniec tej prezentacji albo za parę tygodni takie właśnie dodawanie będzie. Rozwiążmy na początek parę zadań. Rozpatrzmy na początku stary klasyczny przykład. 1 dodać 1. Domyślam się, że wiecie, jak to zrobić. Ale chciałbym pokazać sposób rozwiązania na wypadek, gdybyś nie pamiętał wyniku lub też gdybyś nie opanował tego jeszcze do perfekcji. Powiedzmy, że mam jeden owoc, niech to będzie jabłko, a ty dałbyś mi jeszcze jedno jabłko. To ile mam teraz jabłek? Sprawdźmy. 1, 2 jabłka. Zatem 1 dodać 1 równa się 2. Wiem, co sobie myślicie. To było zbyt proste. Pozwól więc, że podam trochę trudniejszy przykład. Ponieważ lubię jabłka, to pozostaniemy przy tym owocu. Ile to jest 3 dodać 4? To chyba dużo trudniejsze zadanie. Jabłko to najpyszniejszy owoc świata. Wróćmy jeszcze raz do jabłek. Pewnie nie wiecie, że Polska jest największym producentem jabłek w Europie. Pewnie nie zdawaliście sobie z tego sprawy, zajadając się kolejnym gryzem. Jesteśmy nawet lepsi od Włochów. Powiedzmy zatem, że mamy 3 jabłka. 1, 2, 3. Zgadza się? 1, 2, 3. I powiedzmy, że dałbyś mi jeszcze 4 jabłka. Napiszę to 4 na żółto, żebyś wiedział, że to te 4 od ciebie. 1, 2, 3, 4. Zatem ile mam teraz w sumie jabłek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jabłek. Zatem 3 dodać 4 równa się 7. Teraz przedstawię Ci inny sposób myślenia o dodawaniu. Wykorzystamy do tego oś liczbową. Ja chyba właśnie tak dodaję w pamięci, wtedy kiedy zapomnę, jaki jest wynik, albo kiedy nie nauczę się go na pamięć. Wykorzystując oś liczbową, zapiszę wszystkie liczby w kolejności. I zapiszę ich tak dużo, aby były na niej wszystkie liczby, których używam. Pierwszą liczbą jest 0, który oznacza nic. Jeżeli tego nie wiedziałeś, to teraz już wiesz. Potem mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, 11. Pytamy zatem o 3 dodać 4. Zacznijmy od trójki. 3 jest tutaj i mamy dodać 4 właśnie do tego 3. To co robimy, to idziemy coraz wyżej, idziemy coraz bardziej na prawo na osi liczbowej o 4 kolejne kroki. Idziemy. 1, 2, 3, 4. Zatem wszystko co zrobiliśmy, to powiększyliśmy o 1, o 2, o 3, o 4, aż zatrzymaliśmy się w 7. I to jest nasza odpowiedź. Możemy teraz zrobić kilka innych przykładów. Na przykład, ile to jest 8 dodać 1? 8 dodać 1. Wiesz już, że 8 dodać 1 to po prostu kolejna liczba. Ale jeżeli spojrzymy na oś liczbową i zaczniemy od 8 i dodamy 1, to 8 dodać 1 równa się 9. Zróbmy trudniejsze zadania. Jeżeli jesteś na początku trochę zniechęcony, zawsze możesz rysować kółka, możesz również rysować oś liczbową, a z czasem im więcej będziesz ćwiczył, tym lepiej będziesz zapamiętywał wyniki. Na przykład w ułamku sekundy, obiecuję Ci to. Musisz tylko ćwiczyć. Powiedzmy, że chcę narysować oś liczbową. Szczerze mówiąc, mam takie narzędzie do rysowania osi liczbowej. Nie będę więc już rysował tych paskudnych linii, tylko narysuję, spójrzcie na to, jak równiutko wygląda ta prosta linia. Już mi żal, że później będę musiał ją zmazać. Pozwól, że narysuję oś liczbową. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zróbmy zatem jakiś trudny przykład. Ile to jest, pozwólcie, że zmienię kolor, ile to jest 5 dodać 6? Możesz teraz zatrzymać film i spróbować to rozwiązać. Zapewne już znasz odpowiedź. Powodem, dla którego powiedziałem, że to jest trudne zadanie, jest to, że rozwiązaniem jest liczba większa niż liczba palców u obu rąk. Zatem nie możesz tego dodać na palcach. Zacznijmy zatem nasze zadanie. Chociaż dzwoni mój telefon, ale chyba go zignoruję, bo wy jesteście ważniejsi niż telefon.
No dobra, zacznijmy od 5. Zaczynamy od 5 i dodajemy do niego 6. Ruszamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I jesteśmy w 11. Zatem 5 dodać 6 równa się 11. A teraz zadam Ci pytanie. Ile jest 6 dodać 5? Aha, zaraz zobaczymy. Czy można te liczby zamienić i otrzymać taką samą odpowiedź? Spróbujmy. Zrobię to innym kolorem, żeby nic nam się nie pomieszało. Zacznijmy od 6. O, tutaj, nie zwracaj teraz uwagi na żółty kolor i dodamy do tego 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, dotarliśmy do tego samego miejsca. Możesz spróbować sam tego sposobu na wielu innych przykładach i zobaczysz, że to zawsze działa, że kolejność dodawania nie ma znaczenia, że 5 dodać 6 to to samo, co 6 dodać 5. I ma to sens. Jeżeli mam 5 jabłek i ty mi dasz 6, to będę miał 11. Jeżeli mam 6, a ty mi dasz 5, również będę miał 11. Zróbmy jeszcze parę, ponieważ ta oś liczbowa jest taka fajna. Chcę zrobić jeszcze parę zadań przy jej pomocy. Chociaż jestem pewien, że jak jej używam, to czujesz się trochę zakłopotany, bo tyle na niej piszę. Teraz użyję koloru białego. Ile to jest? 8 dodać 7. Więc jeżeli ciągle możesz mnie rozczytać, 8 jest tutaj i dodamy do tego 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I doszliśmy do 15. 8 dodać 7 równa się 15. Mam nadzieję, że rozumiesz, jak rozwiązywać takie zadania. I co więcej, myślę, że jeżeli trochę potrenujesz, to tego typu zadania, kiedy stawiasz pierwsze kroki w matematyce, wymagają od Ciebie dużo ćwiczeń i do pewnego stopnia musisz uczyć się na pamięć. Ale z czasem, kiedy spojrzysz wstecz, chciałbym, żebyś zapamiętał, co czujesz, kiedy teraz oglądasz ten film. I chcę, żebyś obejrzał ten film za 3 lata i żebyś sobie przypomniał, co czułeś, kiedy oglądałeś go po raz pierwszy. Powiesz wtedy coś w stylu: o Boże, jakie to proste, ponieważ będziesz uczył się bardzo szybko. Tak czy inaczej, myślę, że rozumiesz już ideę dodawania. Jeśli nie znasz odpowiedzi na dowolne z zadań z dodawania, które umieściliśmy w ćwiczeniach, możesz wcisnąć guzik hints, wskazówki i komputer narysuje za Ciebie kółka, a Ty je możesz policzyć. A jeżeli będziesz chciał to zrobić samodzielnie, możesz sam narysować kółka i uzyskać poprawną odpowiedź. Albo narysować oś liczbową, tak jak w tej prezentacji. Myślę, że jesteś gotowy, żeby rozwiązywać zadania z dodawania. Baw się dobrze.